Dobry wieczór. Chciałem wszystkich Państwa przywitać na naszym spotkaniu. Chciałbym podziękować też organizatorom, czyli Stowarzyszeniu Przyjaciółnicy Kokoszki. I zaprosić Państwa na taki wirtualny spacer. Nie będziemy konkretnie omawiać poszczególnych miejsc, ale zrobimy właśnie spacer po całej dzielnicy. Pan Piotr Dyja przygotował zdjęcia i są to miejsca, które każdy z nas zna, wie, mijał kiedyś, ale nie do końca zastanawiał się, co tam kiedyś było i do czego to służyło po prostu. Dzielnica Kokoszki jest generalnie taką sztuczną hybrydą administracyjną, która wchłonęła dawne majątki, które znajdowały się na tym terenie. Czyli majątek w Kokoszkach, w Bysewie, w Kiełpinie Górnym, Smęgorzyno również należy do tego. Jest to taki sztuczny twór. A teraz spójrzmy na mapę, jak to kiedyś wyglądało. To jest najstarsza mapa tych terenów z 1790 roku. Na samym dole widzimy Karczemki, nieco dalej na zachód Kokoszki. Widzimy Matarnię i Złotą Karczmę. Tu jest Kiełpinek, a niestety Kiełpina Górnego mapa nie obejmuje. Jest to najstarsza znana mapa, chyba starszy jest tylko plan sztokholmski tak zwany. On został zrabowany podczas potopu szwedzkiego i z archiwum w Sztokholmie. On jest gdzieś 150 lat starszy od tej mapy. Tak to wyglądało kiedyś. Większa część okolicy to były po prostu lasy i pola. To jest mapa już z 1808 roku, która pokazuje właśnie majątki znajdujące się w okolicach na zachód od Gdańska. Czyli Rębiechowo, Bysewo, Firogę, Kokoszki, Jasień, Kiełpinek, Złotą Karczmę i Matarnię. Jest to wykonane jeszcze przed wybuchem wojen napoleońskich mapa. To jest mapa Schroetera z początku XIX wieku. Schroeter był kartografem króla Prus i na jego też zlecenie tą mapę stworzył. Mapa miała generalnie zastosowania militarne i była w bardzo ograniczonym nakładzie wydana. Jednak jest o tyle ciekawa, że na tej mapie widzimy jeszcze średniowieczny układ dróg, który się zachował do początku właśnie XIX wieku. Widzimy Kokoszki, Karczemki i przebiegający tutaj szlak, stary szlak, który prowadził do Brandenburgii, a jest to obecnie ulica Kartuska. Tu widzimy Matarnię, jest też Kiełpin Górny zaznaczony, Przysiółki do Kiełpina Górnego, czyli Kolberg i Jakubowo. Mapy Schroetera są wydawane w atlasach i obejmują praktycznie całe północne Prusy. Tu już jest mapa z końca XIX wieku. Na niej wyraźnie widzimy drogę, która powstała w połowie XIX wieku, czyli obecną ulicę Kartuską. Była to szosa wybudowana przez państwo pruskie, czyli utwardzono po prostu starą drogę, która biegła, stary trakt biegnący na zachód z Gdańska. Tu już jest mapa z 1905 roku z kilometrówką tak zwaną, czyli pokazująca odpowiednie odnośniki, ile po prostu w terenie, jakie były odległości od danych miejsc w terenie. Na tej mapie widzimy już zaznaczoną cegielnię w Matarni. I dziwne jest, że nie ma tu zaznaczonej cegielni w Kokoszkach, która była znacznie starszą cegielnią. Widzimy cegielnię w Bysewie tutaj, u góry. Jest to 1905 rok. 10 lat później na mapie będzie już zaznaczona kolej, która została wybudowana z Brzeszcza do Kartuz. Mapa z 25 roku przedstawia nam ten fragment, dzisiejszą dzielnicę Kokoszki. Czerwona linia to granica, którą oddzielono Polskę i wolne miasto Gdańsk. Kokoszki, wiadomo, po II wojnie światowej znalazły się w Polsce, dlatego znajdują się po lewej stronie mapy. Na niej widać już linię kolejową, która przebiega właśnie tędy. Przez Kiełpinek, przez Kokoszki i dalej do Starej Piły na zachód. Na mapie widzimy zaznaczone już dokładnie cegielnie. Cegielnie w Matarni, cegielnie w Kokoszkach i cegielnie w Bysewie.
Cegielnie były jedynymi właściwie zakładami przemysłowymi, które istniały na tym terenie, oprócz jakichś kuźni, które wykonywały podkowy lub drobne elementy do codziennego użytku. A jedynymi zakładami przemysłowymi były właśnie te cegielnie, ze względu na bardzo duże pokłady gliny, które na tym terenie się znajdowały. Niejako kontynuacją tej tradycji można powiedzieć, że był kombinat budowy domów, w których również budowano Gdańsk. Tak wygląda właśnie zdjęcie lotnicze naszej okolicy po nałożeniu na mapę z 1925 roku. Także częściowo widać, powiedzmy, zachowany jeszcze układ dróg, widać linię kolejową, widać też obwodnicę, mniej więcej wzdłuż obwodnicy szła granica Wolnego Miasta Gdańska, czyli jest to ta czerwona linia. Tak wygląda naniesiona mapa właśnie ze zdjęciem lotniczym. Także tu jeszcze, proszę zobaczyć, ulica Malinowa, która dawniej prowadziła do Kiełpinka. Obecnie jest to ulica Malinowa, a wcześniej była właśnie to droga, która już, powiedzmy, nie istnieje, gdyż została przecięta obwodnicą. No, widać również, że granica między Polską a Wolnym Miastem przechodziła właśnie przez róg szkoły, tak mniej więcej patrząc właśnie tutaj przez stołówkę, w której się w tej chwili znajduje. Tak. Szkoła była po polskiej stronie, po stronie Wolnego Miasta Gdańska, a dosłownie no, jesteśmy na granicy, siedzimy. I to będzie nasza prezentacja fotograficzna. Opowiemy krótko po prostu o sfotografowanych i przedstawionych na zdjęciach budynkach, a jest to takie spotkanie sygnalizacyjne i żeby po prostu więcej opowiedzieć na temat poszczególnych miejscowości, czy Karczemek, czy Bysewa. Mam nadzieję, zrobimy to na następnych spotkaniach bardziej dokładnie i szczegółowo. Tu widzimy budowę węzła Karczemki. Nie wiem, co pan Piotr sfotografował, to fragmenty wiaduktu budowany. Fragment wiaduktu. Obecnie to miejsce zupełnie inaczej wygląda, ale w centralnym punkcie zdjęcia widzimy zajazd, którego już nie ma. Zajazd wybudowała rodzina Menonitów, którzy pochodzili z Amsterdamu, przybyli około 200 lat wcześniej przed wybudowaniem tego zajazdu do Gdańska i jedna z gałęzi tej rodziny właśnie osiedliła się w Karczemkach i wybudowała ten zajazd. Karczemki, jak wiadomo, sama nazwa wskazuje, że od zawsze istniały tu karczmy. Kiedy te pierwsze karczmy się pojawiły, nie wiemy, czy to były w czasach krzyżackich, czy późniejszych. Jednakże od tych karczm, które tu były, powstała nazwa Karczemki. Pamiętajmy, że Kartuska obecna to był trakt handlowy prowadzący na Brandenburgię i przy nim też powstawały takie karczmy. Wiadomo, no, często się źle ludziom kojarzyły te przybytki, bo no, wiadomo, alkohol, gry karciane i tak dalej, ale sam przybytek karczmy, sama taka instytucja była bardzo pożyteczna. No, to było coś na zasadzie obecnych stacji benzynowych, czy również sklepu wielobranżowego, gdzie można było sobie kupić, powiedzmy, knot do lampy naftowej, czy jakieś wiaderko, czy cokolwiek potrzebne w gospodarstwie domowym. Także wracając do naszej karczmy. Ona została zbudowana na miejscu zburzonej w czasach wojen napoleońskich poprzedniej karczmy i została wniesiona w 1830 roku. Widzimy pruski mur na podmurówce kamiennej, bardzo solidny budynek, który niestety po 180 latach swojego istnienia przestał istnieć, gdyż w związku z budową węzła Karczemki nie dało się po prostu zabytku uratować ze względu na drgania. Budynek się zaczął sypać, niemożliwa była już jego renowacja. Także tu na zdjęciu widzimy rozbiórkę tej karczmy. Druga część zajazdu powstała, czyli ta, ona istnieje do tej pory, a powstała w 1888 roku jako przedłużenie już istniejącej karczmy. No, widocznie interes szedł dobrze i właściciele zdecydowali się na przedłużenie tego. Tak można, tu można zobaczyć właśnie solidną podmurówkę kamienną i do tego tak zwany pruski mur. Niestety budynek już nie istnieje. Tutaj widzimy cegły rozbiórkowe. Jako ciekawostkę podam fakt, że
użyto oczywiście cegieł z lokalnej wytwórni, czyli z cegielni w Kokoszkach. Tak wygląda właśnie ta dobudówka, ona jest z czasów późniejszych, czyli około 1880 roku. Służy do dzisiaj jako budynek mieszkalny, tam na dole zresztą jest prowadzony warsztat samochodowy. Tak, tak wygląda budynek od strony południowej. Tu są oryginalne cegły, które mają ponad 180 lat. Właśnie z naszej cegielni w Kokoszkach, która istniała, to jest obecnie ulica Dojazdowa, tamta cegielnia była. Tu mamy przykład na stole trochę późniejszego wyrobu, bo to jest już z czasów, jak cegielnia była zelektryfikowana i punce były mechanicznie nanoszone na te wyroby. To rondo chyba każdy z Państwa zna. Jest to ulica Kartuska. I w tym miejscu dokładnie stał drugi zajazd, który wybudowała rodzina Henik pod koniec XIX wieku, około 1885 roku. Był to już o wiele większy zajazd. Dość spory budynek, który miał i stajnię, i ogródek, taki ogródek można powiedzieć piwny, i możliwość potańcówek, generalnie był tam sklep wielobranżowy. Karczma ta istniała do 1945 roku. Niemcy zrobili tam lazaret polowy, w którym ulokowali swoich rannych, ale no wiadomo, w wyniku przechodzenia frontu ci ludzie poginęli i budynek zrujnowany stał. Parę dni jeszcze po wojnie, kiedy to pijany Rosjanin wjechał ciężarówką wyładowaną amunicją w ten budynek i nie zostało z niego nawet śladu. Także wiem, że jest pocztówka, która wyszła z tego zajazdu, ale poluję na nią na portalach internetowych od kilku lat i niestety póki nie wyjdzie, nie wypłynie, to nie dowiemy się, jak ten budynek naprawdę wyglądał. W tym miejscu właśnie, nieco dalej, jakby można prosić jeszcze, w tym miejscu po roku 1920 była gdańska strażnica celna, czyli celnicy gdańscy. To zdjęcie pochodzi właśnie z początku lat 20. Była to taka drewniana budka. Proszę tu zwrócić uwagę na napis powiększony, czyli Grenzwache Karczemken. Było to na ostatni punkt graniczny tutaj na terytorium Wolnego Miasta Gdańska. Zdjęcie jest o tyle unikatowe, że przeleżało 60 lat w książce i ktoś po prostu je znalazł. Dzięki temu możemy je oglądać dzisiaj. Proszę na tych panów zwrócić uwagę, oni jeszcze, jest to początek Wolnego Miasta Gdańska, oni są mundurowani w pruskie mundury. Jeden ma przy boku, nawet chyba tam kiedyś przyglądałem, tasak z 1885 wzór. Także jeszcze, powiedzmy, nie było tych gdańskich uniformów celnych, a bazowali na tym, co armia pruska w Gdańsku zostawiła. Pod koniec lat 20. został wybudowany Zollhaus tak zwany, czyli miejsce, w którym celnicy trzymali zarekwirowane rzeczy, nieoclone, pochodzące z kontrabandy. Były tam też przedmioty, które podlegały, czekały na oclenie. No i oczywiście celnicy mieli tam swoje biura. Budynek jest z końca lat 20. i był wielokrotnie modyfikowany, ale generalnie dotrwał do naszych czasów w takiej formie, jak widzimy tu na zdjęciu. Tu mamy budynek wybudowany w okresie Wolnego Miasta Gdańska z 1927 roku. Tu widzimy starą karczmę, tu widzimy ten budynek. Za nią można zwrócić uwagę na budynki gospodarcze. Z tego co oglądałem, prawdopodobnie ten budynek jest najstarszym tutaj w Karczemkach budynkiem, chociaż nie jest zbytnio reprezentacyjny, gdyż to była, powiedzmy, szopa taka gospodarcza, ale to jeszcze, jak gospodarz twierdzi, z czasów Wilusia pochodzi, czyli no, przełom XIX i XX wieku, jakoś tak można by powiedzieć.